Dobra, słuchajcie. Podobnie jak były kiedyś telefony, kłopoty z nabyciem telefonu komórkowego na abonament, trzeba było szukać ratunków w popie. Podobnie też w tamtych czasach nie była jeszcze powszechna usługa zwana pocztą elektroniczną. Były to czasy, kiedy gdy się kogoś kochało, pisało się listy, normalne listy na papierze, wysyłało się te listy pocztą i było to na swój sposób piękne, bo taki list szedł w jedną stronę tydzień, trzeba było czekać drugi tydzień na odpowiedź, ale za to, gdy ja na przykład byłem zakochany, a byłem, i moja dziewczyna była zakochana również we mnie i otrzymywała taki list, to się przy tym liście wzruszała, płakała, łzy leciały na ten papier i robiły się takie plamy na liście od rozpływającego się atramentu. I gdy się po latach to ogląda, to jest naprawdę piękne, wzruszające wspomnienie. A dziś co? Załóżmy nawet, że istnieje coś takiego jak miłość. Załóżmy nawet, co jest w ogóle już nieprawdopodobne, że ludzie do siebie podczas rozłąki tęsknią. Załóżmy nawet, że taki chłopak, który tęskni, ma do napisania więcej niż 160 znaków do swojej dziewczyny, bo jak ma 160, to wiadomo, wysyła SMS-a. Ale jeżeli już naprawdę rozpierają go emocje, siada do komputera i pisze e-mail. Dziewczyna dostaje ten e-mail w czasie 1/100 sekundy i dajmy nawet na to, załóżmy, co absolutnie nie wierzę. Jest to licencja poetyka, że ona się wzrusza i płacze. Ona się wzrusza, ona płacze, z jej oczu lecą łzy i kawią na klawiaturę. Laptop zjebany. I to jest cały pożytek z nowoczesnych technologii. Siedzę sobie w pustej chacie, myślę o Markisz Agacie, gdzie ona jest. Ja wciąż jeszcze w moim mieście, ona 500 kilometrów stąd, tam jej dom. Nie starczałe, gdzie?
Thank you.